czołem, drodzy widzowie. Dziś zabiorę Was w naprawdę odległą przeszłość. W wielu moich filmach przewija się hasło mówiące o tym, że to zamiłowanie do przygód z bronią to u mnie rodzinne. Tak więc za chwilkę dowiecie się dlaczego. Zapraszam Was do wysłuchania opowieści mojego taty, chorążego Jerzego Przybysza, rocznik 1933. Opowieści wysłuchanej w przeddzień jego 90. urodzin. Będzie to opowieść o broni palnej w polskiej rodzinie, a także, mam nadzieję, przestroga przed nielegalnym kolekcjonowaniem strzelających zabawek. Nie wnikając w szczegóły, zdradzę Wam, że cóż, ja także niemal dokładnie powtórzyłem swego czasu błędy młodości mojego taty. A kiedyś Wam o tym opowiem. Może po wysłuchaniu tej historii, prawie żołnierza, prawie wyklętego, ktoś z Was podejmie decyzję, by zakupić sobie prawdziwą broń palną. Pamiętajcie, pomagamy w przejściu całej drogi, jak to żartobliwie ujął nasz kolega z Wrocławia, od zera do rewolwera. W opisie filmu instrukcja co i jak. A teraz zapraszam. Przed Wami mój tato i jego historia. No cała historia zaczęła się tuż po wojnie? Nie. Cała historia to zaczęła się jeszcze w trakcie wojny. Bo pierwszy egzemplarz broni do naszej rodziny to trafił w 1939 roku. Przed wojną mamusia miała pistolet, tatuś miał swój. Często za piecem stał karabin. No był zastępcą komendanta przysposobienia wojskowego, czy coś takiego w Brzezinach. I no, także broń była u nas na dobrą sprawę zawsze. Nie pamiętasz, jaki to był pistolet? Ten z 39. A no, ten pamiętam. To był Mauser Werke Obendorf. Kaliber 6,35. Jaki mamusia miała, nie wiem, ale miała. A mnie najczęściej, jak nie miałem się czym bawić, to podrzucali parę paczek amunicji do pistoletu i ja sobie żołnierzyki z niej ustawiałem. Tak było do 1939 roku. A ten pierwszy pistolet to prawdopodobnie jeden z żołnierzy z Wielunia wracał do domu po cywilnemu. U nas był dwa dni, trzy, nie pamiętam. Mamusia udała, ojca jeszcze nie było, ojciec jeszcze był na froncie, a on niby wracał do Wielunia. Bo stamtąd pochodził. Jeszcze walki się toczyły, tak? Wtedy walki się jeszcze toczyły. Właściwie to było już, można powiedzieć, koniec walk. Jak on tam był przebrany, nie wiem, jakie miał stopień, nie wiem, ale w każdym bądź razie zostawił ten pistolet u nas, ponieważ dalej bał się iść. A nie wiesz, czy to był podoficer, czy... Ja sądzę, że to był podoficer. Ja sądzę, że to mógł być podoficer, bo gdzieś na froncie spotkał się z moim ojcem. Ojciec też przecież był podoficer. W każdym razie on ten pistolet zostawił u nas. Bał się iść dalej z bronią. Udawał cywila. No. To był Wis? I miał... Nie, to był Mauser. Też mał. Aha, to mówisz o tym pierwszym, który no, się tak. pojawił. Ten pierwszy, który się pojawił i który u nas przetrwał do 50 roku.
każdym bądź razie obiecał, że po wojnie to on się po niego zgłosi. Innej zabawy nie było. Jak się front przewalił, no to z kolegami chodziliśmy po lesie, najczęściej po śladach resztek niemieckiej piechoty, czy wycofywała się. Ona się wycofywała z lotniska? Z lotniska, z Glinika, tak. I szli Gęsiego. A przy okazji wzdłuż tej drogi coś tam można było znaleźć, gdzieś amunicję, ale nie broni. Broni żeśmy tam nie znaleźli. Broń do naszej grupy przyszła z innej strony. Dokąd chodziłem do podstawówki, to ta grupa składała się tylko z chłopców, którzy mieszkali no, na tej stronie miasta Tomaszowa. Dopiero jak poszedłem do technikum, to z drugiej strony miasta przyłączyła się do nas grupa z południowej strony Tomaszowa. Spotykaliśmy się w szkole, a później jak już tak byliśmy bardziej zżyci, no to wówczas chodziliśmy. Na początku nie było szkoły, gdzieś 2 miesiące. To włóczyliśmy się po tych lasach, po tych śladach, gdzie tam się rozbrajali, gdzie coś rzucali. Najczęściej były to jakieś fragmenty ekwipunków. Najwięcej było masek przeciwgazowych. Widocznie zwątpili, że strona przeciwna użyje gazu, bo maski w pierwszej kolejności wyrzucali. Pięści przeciwpancerne, ale tym żeśmy się nie bawili. No i tak chodząc tam po tych lasach, na brzegu Pilicy, gdzieś tak, ja wiem, 150-200 metrów może od Pilicy, znaleźliśmy bunkier ziemny. Ten bunkier był zalany wodą. Ale to była ziemianka? Wykonana. To była ziemianka dosyć solidnie wykonana, ale jeśli ja dzisiaj sobie dobrze przypominam, to raczej ona nie była albo długo zamieszkiwana, nie było specjalnie nic takiego, była, można powiedzieć, pusta. Jak gdyby przygotowana, że tam mogą być. Także i nic specjalnego nie było w tej ziemiance. I tak żeśmy się liczyli, że jak woda zejdzie, to będziemy mieli dobrą bazę tam. Ale na tej wodzie ciągle była plama oleju, tłuszczu. No i to nas zaciekawiło. I jednego razu poszliśmy całą grupą, a już nas było gdzieś 8 chłopców. Dziewczyny oczywiście w tym czasie, żeśmy do siebie nie dopuszczali, to był męskie towarzystwo, tak. No i tak żeśmy się bawili. I poszliśmy i zaczęliśmy tą wodę wiadrami wylewać. Tak, że w końcu dało się odkopać to miejsce, gdzie wychodziła ta. No i w szmatach, owinięte w szmatach, znaleźliśmy wówczas pierwsze egzemplarze broni. No nie, źle mówię. Pierwsze egzemplarze broni to były robione przez nas samopały. No to później te samopały nas nawet trochę ratowały, bo chyba ze 2 razy przychodziła milicja, bo widocznie sąsiedzi donosili, czy jak, że chodzimy, że strzelamy.
No to mamusia im pokazywała te nasze egzemplarze broni. No to z porządnej rury grubej, umocowanej na drewnianym podstawie pistoletu, zaspawanej z jednej strony albo zakręconej śrubą, nawiercone od góry. Sypało się tam proch, a prochu było mnóstwo, bo wzdłuż Pilicy jednak te walki trwały. A myśmy po tych lasach chodzili, odnajdowaliśmy takie miejsca w okolicach Konewki, Spały, Glinika. Także amunicji mieliśmy mnóstwo. Przeważnie była to amunicja niemiecka, po niemiecka, tak. No i później któryś z kolegów wypatrzył, że dwóch milicjantów, a może ormowców, nie wiem, czy to już wtedy ormo było, na wiosce mają, oprócz broni służbowej, mają jeszcze broń, z którą chodzą na polowania. Czyli kłusują. No i kiedyś poszliśmy przebadać, gdzie to jest, i znaleźliśmy tą broń. To był obrzyn Mausera 10-strzałowego. Czyli taki samopowtarzalny. Powtarzalny, tak. Z magazynkiem takim krótkim. Magazynkiem. I był sztucer myśliwski. Sztucer był na naboje rosyjskie. No, do Maksima. Do Maksima, tak. I ten sztucer był niesamowicie celny. Z tego sztucera myśmy strzelali do paczki z zapałek. Mieliśmy wtedy oczy jak sokoły. Z 50 metrów do paczki zapałek można było trafić. Miał bardzo długą muszkę. I jak tylko się nie zgrało dobrze, to szczerbinka była zakrywana tą muszką. I trzeba było tak celować, żeby z jednej i z drugiej strony był prześwit. Niesamowicie celna. Czyli rozbroiliście kłusowników na dobry początek. Na dobrą sprawę kłusowników żeśmy rozbroili. I no to już coś było, prawda. A później jak tam żeśmy wykopali, tam w tej ziemiance, to tam był tak, sten rzutowy, no bo przecież steny to właściwie kto miał? Armia Krajowa. No, Armia Krajowa. Tak. Ale była również tetetka. Tetetka, no wtedy tam nawet nie wiedziałem, że to się nazywa tetetka. No, a później taką tetetkę nosiłem chyba ze 20 lat. Tak był wytarty, że był bielusieńki jak srebrny. Nie wiem, czy przez to, że noszony cały czas może w jakichś warunkach przy ciele, czy jak. W każdym bądź razie było też trochę amunicji. Do tego stena było niewiele, bo to była dziewiątka. Później jeden z naszych kolegów gdzieś wypatrzył, to już z naszych starzyckich kolegów, wypatrzył gdzieś schowany w rurze parabelkę. Ale czekaj, to w tym bunkrze, w którym żeście wodę wyjęli, to ile było egzemplarzy broni łącznie? To była tylko tak, to była rakietnica, był sten i była ta tetetka. Nic więcej tam nie było. Okay. I było trochę amunicji, ale tylko trochę. A, czyli to tak z różnych źródeł wam ta broń trafiała do nas. No, już nas tak później było około 12 i właściwie
to cała rzecz polegała na tym, żeby pochodzić, postrzelać. No to tam właśnie sąsiedzi zaczęli donosić. Mamusia pokazała tym milicjantom te samopały. No jak oni zareagowali? A to nas wzięli, jak my to robimy. No musieliśmy pokazać, jak strzelamy. Oczywiście zabrali nam to, bo to nie wolno takiego czegoś robić. No a fajnie się strzelało. No i myśleliśmy, że to tak będzie długo, że będziemy sobie grasować. No ale później się zaczęła rzetelna szkoła, no to już nie było tyle czasu. No dzisiaj prawdopodobnie to miejsce tej ziemianki to jest pod Zalewem Sulejowskim. Bo Pilica w tej chwili tam jest bardzo szeroka, no zalew. Także nie dotarłbym, a w ogóle bym chyba nie trafił w to miejsce, już nie pamiętam. No jak to się stało, że was w końcu złapali? A no tak się stało, że z tą tetetką miał ją wtedy jeden z kolegów, był to Czesiek Malec, ale on miał również przed tym parabelkę. I tą parabelkę trzymał sobie za łóżkiem w torbie matki. No to taka nieużywana torba była. No i kiedyś było tak, że miał w rodzinie milicjanta. No tam wysoko i dosyć rangi ten milicjant musiał być, bo załatwił. Poprosiła go matka tego kolegi, żeby przyniósł jej zakupy. Był u nich tam, zajrzał. Ten chłopak się wychowywał właściwie półsierota. Ojca jego nigdy nie widziałem. Kiedy stracił ojca, czy w ogóle nie miał, nie wiem. W każdym razie on poprosił o torbę, a ona mówi, że tam za łóżkiem wisi. On sięgnął, otworzył torbę, a tam parabelka. No i już, a ten kolega już pracował, nie uczył się, pracował. W Wilanowie pracował w jakimś tam zakładzie przy fabryce drzewnym. Coś tam robili. I jego tam zwinęli. W każdym razie tak załatwił, że niby ten znalazł i powiedział mu, i on... A, dobrowolnie. Dobrowolnie, tak. No, mądrze to no. Zrobili. Ale go zamknęli, to my spanikowaliśmy, każdy swoją broń, daliśmy już znać na drugą stronę miasta, każdy swoją broń, idziemy do lasu. Idziemy do lasu, trzeba się schować, bo nas aresztują, jego już aresztowali. Idziemy, ja już plecak zapakowałem, ile tam miałem tych oszczędności, to wziąłem. Idziemy do lasu, idziemy nad torem, nad ćwierkami. Ile mieliście lat wtedy? No ile, 12, 14. A z naprzeciwka idzie ten Czesiek Malec, ten aresztowany. No to i opowiada, jak uzgodnili, jak tego, no to ja mówię, to nie ma co. Przecież to środek zimy. Środek zimy był. 46 rok jakoś tak? Tak mogło być. I mówię, nie mamy co, chowamy co mamy. Nie ma nas, nic się nie wydało, wszystko będzie dobrze. I ja wróciłem. A oni poszli jednak. Oni się tak zapalili do tej partyzantki, kurczę, że coś niesamowitego. Nie, to ja im dałem ten plecak z tymi zapasami swoimi i poszli. I nie było ich dwa tygodnie.
Ta kobicina przychodziła do mnie, bo tylko ja zostałem tam. Matka tego, tak? Matka tego chłopaka. Nie wszyscy poszli, ale chyba czterech czy pięciu ich poszło. No i zrobili sobie gdzieś szałas. No, najpierw to wiesz, i było tak, że ognisko gaśnie, no trzeba iść przynieść chrustu, a tu noc, nie? Poszli, zabłądzili. No to strzelili, tamci znów myśleli, nie wiadomo kto strzelił, nie? Czy ktoś ich nie wypatrzył, bo oni tam podchodzili do wioski, coś kupili, coś tego, do sklepu. Nikt ich nie szukał, bo nikt nie wiedział, że taka grupa jest w lesie. Także oni tam mogli, jakby to było lato, siedzieć. Ale wrócili potwornie przeziębieni. Nie mieli przecież gdzie nocować. Tam jakąś zbudzinę zrobili z gałęzi. W każdym razie Czesiek to odchorował potężnie. No i, ale już nie poszedł do pracy. Wymyślił, że on pojedzie na Śląsk do szkoły górniczej. Takie było to wtedy popularne. Edek też był. No i pojechał, ale zabrał ze sobą tą tetetkę. Brakowało mu no jakiegokolwiek dokumentu, kto on jest. I musiał jechać z powrotem, ale jechał na gapę. I bał się z tą tetetką i tą tetetkę schował gdzieś w tej szkole, ale wypatrzył go któryś tam z tych uczniów. W każdym razie Czesiek wrócił, wziął te dokumenty, pojechał z powrotem i ślad po nim zaginął. Nie było chyba trzy miesiące, ze co najmniej trzy miesiące nie mieliśmy od niego żadnego śladu, żadnej wiadomości, nic. Matka się dowiadywała, nic. Zresztą to było po wojnie, tam ona też taka kobicina nieczytata, niepisata. Okazało się, że ten gówniarz, który wypatrzył, gdzie Czesiek schował tą tetetkę, wyciągnął tą tetetkę, a pochodził spod Krakowa i pojechał i poszedł z kolegami nad Wisłę i tam gdzieś strzelali. No i tam ich nakryli. No i on powiedział, skąd ma? Kto schował? Skąd ta tetetka jest? No i oni czekali na Cześka, że on wróci. Jak wrócił, no to jak wszedł, to już go wzięli, czekali. No i zamknęli do Brzezin, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urząd Bezpieczeństwa, tak. I tam siedział te trzy miesiące, kiedy nie było o nim słuchu. I tego gówniarza, który mu to też wzięli. I siedzieli we dwóch. Siedzieli tam długo. Jeszcze siedział z nimi taki kat Tomaszowa. I to był Austriak, SS-man. Bo później Czesiek powtarzał, jak on meldował ich. Cela ein, zwei Mann, alles Ordnung. Bo jak rano przychodzili, sprawdzali. I tak trzy miesiące wytrzymał. I po trzech miesiącach pękł. I wszystko opowiedział. Kto ma, co ma, gdzie ma, wszystko opowiedział.
I jednej nocy zgarnęli nas wszystkich w 50 roku. Do 50 roku to bawili, bawiliśmy się tak. Wszystkich nas zgarnęli, wiedzieli, gdzie mam, co mam. No wtedy nie miałem nic przy sobie, tylko ten Mauser. To była taka zabaweczka piękna, że do końca żałowałem, że nie schowałem, tylko wprowadziłem to jak gdyby do obrotu. I tej nocy nas wszystkich zwinęli, z wyjątkiem dwóch. Bo tam się później nazbierało takich różnych rzeczy. W każdym razie, na przykład ja miałem zamek od MG, bo to taki obrotowy był, ale to tylko sam zamek. Zakładałem te pociski, które się rozbierało, same łuski i z tego z kapiszonu strzelałem. W każdym razie na drugi dzień zawieźli nas do Brzezina. Do tej samej ciurmy, gdzie tam już ten Czesiek czekał na nas. No i tego z Krakowa zwolnili najpierw chyba po 2 czy 3 tygodniach, a ja miałem o tyle dobrze, że to pierwsze takie przesłuchanie na milicji w Tomaszowie odbywało się w jednym pomieszczeniu, a w drugim przed tym, znaczy mnie przesłuchiwali tego magazyniera. I on wszystko mówił, prawda? A ja to słyszałem, miałem wtedy słuch dobry, słyszałem i ja nic nie przekręcałem. Wszystko tak jak on mówił, ja tak samo. Także nawet mantów nie dostałem, bo tego Jasia to sprali tam, bo on starał się zataić, ale co tam zataisz. No i siedzieliśmy prawie 3 miesiące albo więcej jak 3 miesiące siedziałem. Przerwałem szkołę, przerwałem, niestety. W każdym bądź razie bez przerwy wzywali nas na przesłuchania. Mnie tak podbierali, postawili worek i z hukiem do mnie, co ja tutaj opowiadam, bajki, że nic, że tego, a tu matka przywiozła, proszę bardzo, nie? No ale ja byłem święcie przekonany, że wszystko, co miałem, to nie mam nic więcej. W każdym razie po 3 miesiącach na jednym z przesłuchań mówi, że no to wyjdziesz, będziesz odpowiadał z wolnej stopy. Zwolnimy, tak. I tak po kolei wszystkich pozwalniali. A Cześka nie, ze względu, że on miał już sprawę na bakier. Już kogoś trojenowską okradł. No. Oj, jak wydostałem się z tego, a jeszcze po tym ostatnim przesłuchaniu wracam do celi, a to było przed obiadem, a mojego obiadu już nie ma. Kumple już zjedli. Kurde, a głodny byłem, to jak wyszedłem, a w depozycie miałem trochę pieniędzy tam na UB. Trzeba przyznać, że nie ukradli, oddali mi te pieniądze, to najpierw do pierwszej restauracji, jaką napotkałem i pieszo z Brzezin do Koluszek w pociąg. I jechałem, to kurczę, jaka radość
z okna patrzyłem na lasy, na to, mogę wyjść, ach, coś pięknego. No a jak to się skończyło później, no bo z wolnej stopy, ale jakiś aktor... A nie, nie, więc ja ze wszystkich tych, którzy ze mną chodzili do technikum, tylko ja jeden wróciłem. No tych dwóch to uciekło i kryli się, nie? Oni się kryli, ja wiem, 3-4 lata może. A później jak wrócili, nikt już ich nie szukał. W każdym razie w tym czasie kadra nauczycielska, to jak gdyby mnie podziwiali. Jedno, że wróciłem, a drugie, coś przeciwko komunie. No, siedział, no to jak siedział na UB, no to już, no, jeden z tych, co nas uczył w UEW, to mówi, że Przybysz, mówi, słyszałem, że chodziłeś poproszonym z pistoletem. No, także poparli mnie. No także nie zmarnowałem roku. Aha, jeszcze było tak, że poprosiłem, żeby przyjęli ode mnie egzaminy, ponieważ mam wezwanie na sprawę i nie wiem, czy z tej sprawy wrócę, prawda, bo może zapaść wyrok, że mnie wsadzą. No. Najprawdopodobniej tak. Było bardzo i chciałem mieć ten rok zaliczony. Zrobili komisję, przyjęli ode mnie, bo to już było prawie koniec roku szkolnego. No i pojechaliśmy całą paką, bo to więcej dostało. Tego Cześka Malca doprowadzili z więzienia. Kiedyś nawet wiedziałem, jak, na jakiej ulicy było to więzienie. Bo byłem u niego na widzeniu, pojechałem na widzenie do niego raz. I adwokat ze mną w rozmowie rozmawiał, ja mu to wszystko opowiedziałem, że zgłosiłem się do szkoły, że mam zaliczony rok, że pójdę dalej, że zrozumiałem. On to tam podniósł, ale jednocześnie nie wiem, bo bardzo ludzie narzekali, albo dzisiaj niektórzy udają, jak to było strasznie, jak bili. No może i bili, nie wiem. Mnie nie bili, to jest raz. A drugie, prokurator, kapitan, w stopniu kapitana, prokurator, bo to sąd wojskowy, w mundurach wszyscy. Tylko cywilny był ten sędzia. I obrońca, tak. To cały czas, jak oskarżał nas, to chodził z tym moim pistolecikiem, cały czas chodził. A, czyli położyli dowody rzeczowe. A tak? Te dowody rzeczowe były, cały stół był założony. Tam takich różnych tych. Jeden był taki urżnięty, ten normalny. Jeden był ten 10-strzałowy. A jeden taki normalny KB, Mauser, też tutaj, gdzie ta gałka, to się tu trzymało i lufa była upiłowana, on gdzieś taki był. No. W każdym razie dużo tego było na tym. No jak ten prokurator? Ten prokurator chodził z tym pistolecikiem, jak se oglądał, a wiesz, że w tym pistolecie już tylko była jeden nabój. No. I ja go miałem w lesie i jak poszedłem z nimi do lasu po ten pistolet, to ja pod Żarnowcem to było, wyciągłem go i oni się pytali, czy mam amunicję. Ja mówię, że nie. No to wziąłem, ale już jak wróciliśmy do domu, do tyłu, a tu pocisk, hop, ja zapomniałem, że on tam jest. No, oni skoczyli do tego. W każdym razie
ten prokurator na dobrą sprawę to nas bronił. Młodzież właściwie nikogo nie skrzywdzili. Nie wydało się, że mieliśmy jakąkolwiek organizację, że ktoś tam był starszy, ktoś dowodził, ktoś tam jakieś kryptonimy czy coś, nic. Ale mieliście coś takiego, tak? No niby tak, niby, ale to nie było takie, wiesz, oficjalne. Ja pamiętam, że wiersze jakieś pisałem, tak. No, tak. No jakiej kary zażądał prokurator? No i prokurator, ten prokurator mówił, że pójdą do wojska, to jeszcze się nastrzelają, tak. Ja myślę, że on ten pistolet to już tam im nie oddał, bo on za bardzo mu się podobał. No i w każdym razie odczytują wyroki. Mnie rok więzienia, Cześkowi rok więzienia, Szafrańskiemu rok więzienia, jeszcze dwom czy trzem rok więzienia, Jasia uniewinnili, małoletni, niewinny. No a później czytają. Czesław Malec bez zawieszenia. Mnie z zawieszeniem na 3 lata. Mnie upłynęło te 3 lata, jak zmarł Stalin. Przysłali mi zawiadomienie, że jest wykreślone. No i to tyle było, ale nie wiem, ten pociąg do broni, do amunicji, no bo naprawdę było tak, że kilka skrzynek granatów w żwirowni, my na górze, a tu urwisko i podkręcali, tylko raz i buł. No a ile żeśmy tego trotylu do rzeki wrzucili różnego. No i ten pociąg do broni i amunicji tak został tak, w rodzinie. Tak został. I później... No i cóż. No. Bardzo dziękuję. Myślę, że nie będzie więc końca. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego mówię, że u mnie rodzinne ten pociąg do broni, no to mamy czarno na białym. Kocham cię. A na koniec bonus dla wytrwałych. Rok 38. Dziadek na służbie. Babcia robi kolację, a nocny stróż straszy. Posłuchajcie. Wychodziła na ganek, mówi: palłam 2 razy, cicho się zrobiło. O. A jak to było z tym złodziejem? A ze stróżem. To nie był złodziej, to był stróż. I on wiedział, że mamusia jest sama i straszył ją, wiesz. Chrobotał, pukał tam, tak, próbował drzwi otwierać. A mamusia mówi: pójdziesz ty, czy nie? Bo jak ci palnę, a on nic dalej. A mamusia do szuflady miała swój pistolet, no. Mamusia też strzelała z mojego. Do drzwi i przed drzwi, bach, kurde. A on: Przemysława, Rady Boskie, co ty robisz tutaj? Stróż.